Czy Rydygiera gładka jak stół? No, wystarczy spytać kogoś, kto tam karetką jechał z otwartym złamaniem. Także no to troszeczkę zabrzmiało jak horror. No nie ma znaczenia, ale tu nie ma co porównywać, taka droga jest. Taka droga jest dzisiaj po prostu, w związku z tym do niczego jej nie będę porównywał. To droga do szpitala. I w związku z tym my ze swojej strony możemy zrobić to, co jesteśmy w stanie, czyli na odcinku powiatowym ją wyremontować i to zrobić jak najszybciej. Z udziałem powiatu oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej. A w części wojewódzkiej będziemy próbowali przewieźć marszałków tą ulicą, żeby również zobaczyli, że ten stan wymaga natychmiastowej poprawy. Chociaż to, że Aleja Powstańców Wielkopolskich będzie realizowana w tym roku, to też również wiele pracy, również mojej, by przekonać władze województwa, jeszcze jako parlamentarzystów, nas, naszej grupy, że to jest miejsce w województwie, w które należy zainwestować, bo jest jedno z najważniejszych reprezentacyjnych. Tam przyjeżdżają delegacje międzynarodowe, które zawozimy chociażby do Philipsa. I to po prostu wstyd. I to po prostu wstyd. Podchorąży, czy przygotowywano? No nie zdążyliśmy przygotować... Przepraszam, nie Podchorąży, tak, dobrze, przystanki właściwie to przy Bydgoskiej. Ten fragment nie zdążyliśmy przygotować. Liczymy na to, że Państwo głosując dacie taką szansę, byśmy byli to w stanie zrealizować. Ja mam dzisiaj dorosłe dziecko, jak było malcem i chodziło do tej szkoły, to wtedy już mówiono, że to trzeba zrobić, bo dzieci przechodzą albo właśnie przez Podchorąży, która no, wszyscy wiemy, jak jest zakorkowana, albo przez tory kolejowe, a jest to szkoła podstawowa. W związku z tym lokalizacja taka, no, wydaje się, że od dawna po prostu czekała na przygotowanie. Myślę, że jeżeli jeszcze ewentualnie tutaj dojrzę jakieś pytania, na które ja w tej chwili nie odpowiedziałem, to oczywiście za chwileczkę powrócę. W międzyczasie oddam głos pani skarbnik. Już widzę jedno, stadion przy Okrzei. Tak, rozmawiamy ze starostwem. Uważamy, że to również nie działa zasada, że to jest starosty, a nas to nie interesuje. Leży na terenie miasta. Chcemy, jeżeli nawet by była taka potrzeba, być może w przyszłości partycypować w jakichś działaniach wspólnych. Podobnie jak w tych działaniach związanych w ogóle ze sportem. Bo to, że mówimy, że w pewnym miejscu nie będzie bieżni, to oznacza tylko to, że my musimy zadbać o obiekt przy Żeromskiego. To nie jest teren, który należy zaorać. Więc mamy przed sobą naprawdę długą drogę, by przywrócić świetność tej arenie, tej bardzo ładnej arenie, która robi wrażenie na przyjezdnych, a jednocześnie dać szansę wszystkim naszym lekkoatletom, bo teraz wrócę i z pochwałą, którzy zdobywają medale, którzy są świetni, by mieli gdzie zarówno trenować, jak i przeprowadzać zawody najwyższej rangi i to nie tylko krajowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pani skarbnik, bardzo proszę. Oczywiście odnotowałam te punkty, które w jakiś sposób mnie dotyczą i na które będę w stanie odpowiedzieć Państwu. I na pytanie pana radnego Łado, a dotyczącego ile kwota w ramach remontów dotyczy szkoły podstawowej numer 2, 160 tysięcy. A wracając do pytań pana prezydenta Kosmatki, kwestia upoważnień może na początek. Projekt uchwały, który był przedmiotem obrad w styczniu na posiedzeniu Rady, a także projekt uchwały WPF-u zawierał takie same upoważnienia do zaciągania zobowiązań, których umowy w trakcie roku realizacji, a płatności w następnym roku. Interpretacja regionalnej w tamtym momencie była taka, że dopuszczała i w opinii o tym projekcie nie wskazywała uchybień, błędów. Teraz interpretacja się zmieniła i z ostatnich informacji, które posiadamy, właściwie ostatnim rzutem na taśmę wprowadziliśmy zmianę tego zapisu. To jest skonsultowane z regionalną w tym zakresie i która uważa na ten moment, że dublowanie takiego samego upoważnienia w dwóch dokumentach
jest no, co najmniej nieprawidłowe. W związku z tym ten zapis jest skorygowany. Kwota tego ogólnego, łącznego zobowiązania czy możliwości zaciągnięcia zobowiązania jest taka sama, jak Państwo podejmowali w uchwale pierwotnej. Zmienia się tylko techniczna forma zabezpieczenia która i zapisu, która odpowiada i wymogom regionalnej sprosta w tym momencie. Więc to jest jakby takie coś dodatkowego w ramach zmiany budżetu, która tak jak mówię nas również zaskoczyła. No ale skoro jest taka interpretacja, trzeba się do tego dostosować. Jeżeli chodzi o dochody i tą kwotę ulica Hutnicza, punkt 8. Tam jest w sentencji czy w punkcie tym napisane między innymi, bo ja rozumiem, że panu prezydentowi chodzi o to, że zabezpieczona jest 500 tysięcy po stronie wydatków na powrót jakby, natomiast w ramach dochodów jest 700 tysięcy, w związku z tym zachodzi prawdopodobieństwo, że było więcej, teraz dajemy mniej, prawda? Nie, to jest główna przyczyna wprowadzenia dochodów w tym zakresie. Mam wniosek z inwestycji w ramach jakich dodatkowych zmian i dlaczego są pozostałe kwoty i wynika to przede wszystkim z VAT-u, który w pierwotnym momencie na koniec grudnia, jak Państwo pamiętacie, uchwała o wydatkach niewygasających była wprowadzana na posiedzenie sesji. Wyliczony VAT zabezpieczający o ten 1% więcej był jakby za dużo, ponieważ część umów nie była negocjowana w ramach tego jednego podatku VAT. W związku z tym jest taka oszczędność i daje możliwość wprowadzenia na powrót tych pieniędzy. I to jest wyliczone, tutaj Wydział wskazał, więc myślę, że na to pytanie odpowiedź jest wyczerpująca. Pytanie związane z funduszem płac i wynagrodzeniami. No temat na pewno jest ciekawy i powiem, że nie wiem jak do tej pory i mogę nie wiedzieć, jak do tej pory były planowane płace i czy w ramach poprzednich lat wakaty, na które nie były obsadzane stanowiska, nie byli ludzie, były planowane w ramach budżetu. Wydaje mi się, że nie, ponieważ planowanie budżetu polega na tym w zakresie płac, taka jest moja wiedza w tym zakresie, w zakresie umów zawartych, tych, które rozpoczęte są ewentualne nabory, czy już zaangażowane są środki, ewentualnych odpraw zgłoszonych przez pracowników, oczywiście jubileuszy i innych, na przykład odpraw kadencyjnych. I taki powinien być zakres planowania budżetu. Z tego, co mam rozliczenie, wynika, że niekoniecznie te wakaty, które w przypadku właśnie Urzędu Stanu Cywilnego, który chyba nie znam dobrze od jakiego momentu, ale dosyć długo jest nieobsadzony, nie wydaje mi się, żeby w roku poprzednim kwota zaplanowana była na ten wakat. A jeżeli była, to znaczy, że była wydatkowana, bo właściwie fundusz płac, ale tak mi się wydaje, ja nie wiem. A może dwóch zastępców takiej wiedzy nie posiadam. Poza tym, nie wiem czy na wszystkich komisjach, ale na niektórych komisjach Państwo pytaliście dokładnie o zakres wynagrodzeń, co się w tym mieści. Ja mówiłam czy przypominałam, że w ramach projektu budżetu tego, co ja w ramach materiałów źródłowych posiadałam, wiem, że 100 tysięcy zostało w ostatnim bilansowaniu budżetu w ramach wynagrodzeń zdjęte. W związku z tym jakby na powrót wrzucenie tych pieniędzy wydaje się logiczne, tak jak samo w przypadku MZGM-u, który miał 2 miliony pierwotnie, a potem wyszedł milion. Poza tym, tak jak pan prezydent mówi, są pieniądze, czy są takie zabezpieczenia, czy takie wydatki, które są jednoroczne. I w tym przypadku, tak jak napisałam, dublowanie stanowisk przez jakiś okres czasu, dodatkowa odprawa, która nie była zaplanowana. Poza tym, proszę państwa, co roku w ramach projektowania budżetu wskazuje się kwotę odpraw. I tak jak w tym roku zachodzi taka sytuacja, że bardzo dużo osób odejdzie na emeryturę w ramach tego, co planowali. Czyli zaangażowanie w tym zakresie powoduje, że nie ma żadnych możliwości przesunięć. Jak było w latach poprzednich, myślę, że pan prezydent dobrze wie, bo planowane z poprzednich lat, ja przejrzałam sobie fundusz płac i odprawy zaplanowane akurat na tą podziałkę, były rokrocznie prawie na tym samym poziomie, a ludzie nie odchodzili na emerytury. W związku z tym no, była oszczędność w poprzednich latach. W tym roku takiej możliwości nie będzie. Myślę, że w ramach Funduszu Płac to wszystko, co wiem i co z materiałów posiadam, powiedziałam. Komputery. Nie wiem, jak do tej pory były robione zakupy w ramach komputerów. Nie wydaje mi się, że w ramach inwestycyjnych, ponieważ komputery są teraz tanie, więc myślę, że w ramach wydatków bieżących. Powiem, że nie znam, nie mam orientacji na temat całego urzędu, natomiast mogę powiedzieć na przykładzie tam, gdzie pracuję. I myślę, że pan prezydent również wie, że między innymi w Wydziale Finansowym funkcjonuje dalej system DOS-owski, który już właściwie chyba w żadnym urzędzie, mówiąc wprost,
nie funkcjonuje i już należałoby go dawno zmienić i myślę, że jest ku temu teraz okazja, żeby skorzystać między innymi z funduszy unijnych, dając dodatkowo możliwość zakupu komputerów, a wiem, że te, które były kupione, nie spełniają wymogów i nie są dostosowane do tego programu, który funkcjonuje w Wydziale Finansowym. W związku z tym ja na podstawie swoich wizji, swoich komputerów, swojej komputeryzacji w ramach Wydziału powiem, że te komputery niektóre na pewno mają 10 lat. Poza tym informacje mam oczywiście z Wydziału Merytorycznego, bo takiej wiedzy nie posiadam, żeby mogła się wypowiadać na każdy temat. Myślę, że tutaj nie tylko chodzi o komputery, chodzi tutaj również o zakupy między innymi skanerów, o zakupy, które nie są właściwie drogie, ale powodują jakieś koszty, o zakupy kserokopiarek po to, aby usprawnić pracę, drukarek, które będą drukowały na przykład dwustronnie, a nie materiał jednostronny. Myślę, że to jest duży zakres zmian i ja akurat na ten temat pewnie mam mniejszą dużo wiedzę niż pan prezydent, więc... Poza tym są braki na stanowiskach. Myślę, że samo przejście po wydziałach i sprawdzenie, że ludzie pracują na komputerach, przy których monitory są 15-calowe, jeszcze te stare naprawdę, to naprawdę jest... I jeszcze jedna kwestia, na którą ja odpowiem, to jest kwestia wolnych środków. Ja myślę, że pan prezydent Kosmatka również dobrze wie, bo co roku w marcu właściwie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego uwalniają wolne środki w ramach składania sprawozdań czy rozliczenia poprzedniego roku. I dopiero właściwie jak takie sprawozdanie się sporządzi się również bilans z wykonania budżetu, którego termin jeszcze jest zachowany, w związku z tym nie wynika, powiedzmy, łącznie ze złożeniem sprawozdania z wykonania budżetu w formie opisowej, o którym teraz dużo będziemy mówić w miesiącu kwietniu. Natomiast taki bilans jest sporządzony, będzie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej, aby ona mogła stwierdzić, analizując złożoną uchwałę dzisiejszą Rady, czy zostały wszystkie warunki formalne spełnione. Z sprawozdania, które zostało złożone 22 lutego w ramach sprawozdań budżetowych, wynika już jasno, w jaki sposób został budżet wykonany i na jakim poziomie deficytu. I z tego też wynika między innymi, jakie wolne środki będą do uwolnienia. Poza tym, to być może się nie zrozumieliśmy, mówiłam o wolnych środkach tych, które wynikają z artykułu 217, czyli o wolnych środkach, ja zacytuję, żeby państwo wiedzieli, skąd te wolne środki się pojawiają, bo to jest taka dla niektórych może ciekawa forma. Są to wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikających z między innymi z pożyczek, kredytów i obligacji. A ponieważ w zeszłym roku jeszcze za pana prezydenta Kosmatki został rozstrzygnięty przetarg na kredyt w wysokości 30 milionów we wrześniu, o ile dobrze pamiętam, a budżet został wykonany na pokrycie deficytu między innymi, budżet został wykonany w niższej wartości niż zaplanowany, czyli powstały w związku z tym możliwości. Myślę, że wyjaśniłam wszystkim państwu, o co chodzi w tych wolnych środkach i skąd one się wzięły i jakie ewentualnie jeszcze są możliwości. Wprowadzamy tylko część, ale myślę, że to w ramach sprawozdania z wykonania budżetu i w ramach sprawozdania bilansu z wykonania budżetu, który również będzie omawiany i szczegółowo w tym roku pierwszy raz przez komisję rewizyjną. Ja, jeżeli chodzi o moje sprawy w kwestiach inwestycji, dróg, pani dyrektor Sobieszczyk tutaj mnie wyręczy, więc... Bardzo proszę, pani dyrektor. Zapraszamy. Tak, nie. Jest włączone? Jest? Czego tu się bać? To jest ten, co nie działa. Słychać mnie? Tak? Słychać? Zacznę od odpowiedzi na pytanie pana Rzemykowskiego, ulica Fritza Philipsa. Zakres planowany do wykonania w 2011 roku to jest rozpoczęcie od skrzyżowania Alei Powstańców Wielkopolskich, Alei Wyzwolenia i ulicy Fritza Philipsa. Koordynujemy te działania z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Mamy umówione to w ten sposób, że remont Alei Powstańców Wielkopolskich dojdzie do naszego zakresu projektowanego ronda, bo dla tych państwa, którzy nie wiedzą, to przypomnę, że zmieni się radykalnie skrzyżowanie w rejonie Alei Powstańców Wielkopolskich, Alei Wyzwolenia za netto.
dlatego że tam powstanie duże rondo, czyli skrzyżowanie z ruchem okrężnym. I również nieco zmieni się przebieg Alei Wyzwolenia, będzie ona troszeczkę inaczej przebiegała niż w chwili obecnej. Ulica 11, znaczy połączenie pomiędzy Aleją Piastów i 11 listopada. Finiszujemy przetarg na wybór wykonawcy i ten łącznik zostanie zaprojektowany. W tym roku uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, co w pewnym stopniu umożliwi planowanie już takie spokojne inwestycji na rok przyszły. Jeśli chodzi o pytania, które skierował pan prezydent Kosmatka, to odpowiadam. Wspomniał pan tam w którymś pytaniu ulicę Ludową. Myślę, że to jest przejęzyczenie. Dotyczyło to ulicy Wiosny Ludów, dlatego że ulica Wiosny Ludów na przebiegu powiatowym od ulicy Siemirackiego do Alei Powstańców Wielkopolskich jest przedsięwzięciem zgłoszonym w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, tak zwanych schetynówek. Wniosek został złożony wspólnie z powiatem w ubiegłym roku do końca września. Montaż finansowy wygląda w ten sposób. Wyglądał wtedy na poziomie tego wniosku 970 tysięcy budżet państwa, 800 tysięcy powiat pilski. I naówczas było zabezpieczenie pieniążków 50 tysięcy ze strony gminy z takim założeniem, że w momencie, kiedy zadanie wystartuje, w 2011 roku będzie domknięcie tego montażu finansowego. Ta zmiana, która w tej chwili pojawia się w budżecie, jest wynikiem tego, że ponieważ nie mieliśmy wybranego wykonawcy, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie można było tej resztówki z 2010 roku przerzucić na środki niewygasające. To jest uzupełnienie tego wkładu własnego. Także ten montaż przedstawia się właśnie tak, jak powiedziałam, z tą różnicą, że gmina 150 tysięcy to jest ten nasz udział własny. Przesuwamy się na liście rezerwowej, bo dla tych państwa, którzy nie wiedzą, byliśmy na liście rezerwowej w tych schetynówkach. Zdarzają się różne rzeczy. Miasto Krotoszyn zrezygnowało ze swojego zadania, także powiat kaliski z jakimś przedsięwzięciem. To powoduje to, że w miarę jak są oszczędności przetargowe w Urzędzie Wojewódzkim, nasza ulica Wiosny Ludów zbliża się do tego momentu, kiedy będzie możliwe podpisanie umowy. Czuwamy nad tym i pilnujemy tego. Ulica Kazimierza Wielkiego, korekta wynika z tego, że plan jest taki, iż w tym roku zaprojektujemy tą ulicę, natomiast wykonawstwo zostanie przełożone na rok przyszły. W tej chwili kończy się uzbrojenie, jeśli chodzi o sieci wodno-kanalizacyjne i tak naprawdę zdroworozsądkowo byłoby trochę ponadwymiarowe, żeby już startować z faktyczną budową. Natomiast zapisy w wieloletniej prognozie finansowej wyraźnie pokazują, że zamiar, aby to zadanie faktycznie zrobić, jest pokazany. Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Pan prezydent w uzupełnieniu, bardzo proszę. Jeżeli mogę uzupełnić, chciałem, bo to taka ogólna uwaga dotycząca polityki. Znaczy oprócz tych zmian, o których mówię są wprowadzane, większość tych dzisiaj nawet procedowanych rzeczy to tak naprawdę dotyczy czegoś, co powinno być zrobione albo co było zaplanowane, chociażby to połączenie Alei Piastów z 11 listopada, to jest uchwała z 2006 roku. Ja po prostu zacząłem realizować uchwały Rady Miasta. No tutaj nic poza tym. Jeżeli chodzi o połączenie bohaterów Stalingradu i końcówkę, czyli Zdrygasa, Okrzei i tamten rejon, prowadzimy w tej chwili rozmowy na temat regulacji prawnych z Komisją Majątkową. Kościół Baptystów jest tam częściowo właścicielem jednej dużej działki. I w związku z tym, by ten problem w ogóle można rozwiązać, po prostu trzeba podjąć te rozmowy. My mamy zapewnienie, że w krótkim terminie jedna i druga strona dojdzie do takich rozwiązań, które będą i ich, i nas
satysfakcjonowały. To tylko gwoli takiego uzupełnienia. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Paweł Jarczak. Pan... Szanowni Państwo, właściwie miałem zamiar zabrać głos wcześniej, zanim wystąpił Pan Dyrektor Modłowski, ale powiem tak podsumowując, dziękuję Panie Dyrektorze za to wystąpienie, dziękuję, że Pan przyszedł, bo to rozwiało moje wątpliwości co do tego, o czym myślałem przez ostatni czas od komisji. Cieszę się z tego względu, że Pan wyraził swoją opinię, dlatego że na sali oprócz Leszka, kolegi Leszka, który gorąco optuje za remontem szkoły nr 7, jest też Pan Dyrektor Rysiu Małecki, dyrektor gimnazjum nr 4, który z niecierpliwością pewnie będzie czekał, czy Rada podejmie te zmiany w budżecie, czy nie. Ale cieszę się też z jednej strony. Moje wątpliwości zasiał na komisji kolega Zbyszek Pyziak i ja podrążyłem troszeczkę sobie temat, popytałem i kolego Zbyszku chcę powiedzieć, że posadowienie tam Orlika i boisk będzie tak, że nie wykluczy ono w przyszłości zrobienia bieżni okulnej, która będzie mogła służyć do ćwiczenia przez dzieci lekkiej atletyki. Przynajmniej takie zapewnienie otrzymałem od Pana Prezydenta. W związku z tym z czystym sumieniem mogę zagłosować dzisiaj za tymi zmianami w budżecie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Zbigniew Kosmatyk. Nie wyjdzie na to, że po tym głosowaniu wszyscy wyjdą szczęśliwi. Szanowni Państwo, ale ja muszę jednak mimo wszystko kilka kwestii, które wywołał Pan Prezydent Głowski, przywołać. Zacznijmy od tego, że poprzedni starosta, pan Tomasz Bugajski, wielokrotnie podkreślał bardzo dobrą współpracę gminy Piła ze starostwem. I między innymi w ramach tej współpracy nakłady, jakie szły na przedsięwzięcia powiatowe, były wielokrotnie większe aniżeli partycypacja powiatu i nikt się na to nie oglądał, choć radni z tego tytułu szczypali. I warto przypomnieć, że tak się składa w naszym mieście, że na blisko 250 kilometrów dróg ponad 150 to są drogi gminne, a około 50, jak pamiętam, nieco ponad 50 drogi powiatowe. Stąd też proporcja nakładów, jaka musi iść na drogi gminne, siłą rzeczy powoduje, że człowiek, tak jak kolega Rzemykowski, jak wielu innych, interesuje się, no dobra, robimy drogę powiatową, bo wiemy, że mieszkaniec patrzy na nią jako na drogę w mieście i nie interesuje go, czy to jest, czy zarządcą jest powiat, czy też miasto. W związku z czym sądzę, że nie można lekceważyć tego typu pytań i tego typu troski. Dalej, pan Głowski jak gdyby próbował zarzucić, że przez poprzednie lata dziubano ze swoich, a nie korzystano z środków zewnętrznych, tak jak w przypadku termomodernizacji zrobił to powiat. Panie Prezydencie, Piła, gmina Piła przejęła szkoły 1 stycznia 1996 roku, kiedy nie było mowy o funduszach norweskich i innych, a przejęła te szkoły w stanie takim, że natychmiast trzeba było podjąć działania likwidujące tak zwane lokalne kotłownie, działania włączające szkoły w system miejskiego ogrzewania, a w ślad za tym szło szereg innych działań, łącznie z wymianą okien, aby wewnątrz było ciepło. I tak, zgadza się, kiedy zostały uruchomione, czy zostały skierowane fundusze na te cele, to się okazało, że w cudzysłowie my byliśmy głupi, że dbaliśmy o dzieci, staraliśmy się o to, aby poprawić szkoły i w tym momencie nie możemy sięgnąć po te fundusze, bo zrobiliśmy za dużo, ale robiliśmy to dla naszych mieszkańców. I jeszcze dwie kwestie. Pierwsza to